Hej, miszczaczka, kochane, z tej strony Paczanga i zaczynamy! It's as if I was on crack. This dope called rap. While some of you guys use it, I'm here to distribute it. Don't test me. I'm breaking bad material. Yo, gangster to engage. I'm here to give the dose. Everything around is idolized. Włodkowica. Deptak, nie deptak, trudno powiedzieć. Na pewno wyjątkowa ulica, którą warto odwiedzić. Z cudów wspaniałych restauracji, winnic, synagogi pod białym bocianem i po prostu bardzo luksusowych hoteli. Polecam każdemu, kto by chciał powiedzieć komuś coś wyjątkowego, jak kocham cię, czy jestem twoim ojcem, to ponieważ możemy tutaj to odpowiednio delikatnie nanieść i dać znać, że przecież no to nie jest żart. Okej, misiaczki kochane, koniec z tym kulinarnym snobizmem, skupmy się na tym, co najważniejsze, czyli na sztuce, co ostatnio się działo, a działo się dość wiele, ponieważ miałem trzy projekty. Pierwszy to montaż ślubu, drugi to tworzenie kreatywnej CV-ki, a trzeci no to oczywiście tworzenie filmu przekazujące pewne wartości w korporacji. No wiadomo, jak nie trudno dojść, ten drugie zlecenie było optymalne dla moich potrzeb, dlatego że pierwsze i drugie, czyli ślub plus wartości w korporacji, są fajne, są dobre do zrealizowania oczywiście, ale mają pewien taki jakiś schemat, który trzeba trzymać się. Natomiast przy tym kreatywnej CV-ce to był istny dżemor z dżemora. Po prostu na świętszy pączku to było to, jak ja mogłem sobie, wiecie, wymyślić, przekazać, że w obiekt to jest przenośnia, analogia i tym podobne rzeczy do pracy w firmie, no to ja byłem po prostu byłem nasycony po prostu, więc wiadomo, zawsze mi jest mało, ale no tym razem poczułem delikatny na jedzenie i radość w brzuszku, co nie? Więc jakby tu mogłem się pospełniać, pociąć, pokreować. No ale no oczywiście jak zawsze na początku to jest najfajniejsze, okazało się, że jako pierdoła artystyczna wymyśliłem jakieś niewyobrażalne metafory, które trzeba było uprościć, no ale właśnie to podziałało na plus, bo to wiadomo, w sztuce dobrze troszeczkę się nauczyć, no powiedzmy takiej pokory, no i jak zawsze dostałem takiego psyczka w nos, który mnie nauczył, że trzeba ułatwiać, ale też delikatnie przenosić w czasoprzestrzeni. No ale to można o tym jeszcze długo opowiadać, tak samo jak opowiadać o tym, co ostatnio widziałem, słyszałem i pisałem, ale to zostawmy sobie na kiedy idzie. Teraz lecimy dalej, bo czas goni. Batonik. Genialny wynalazek ludzkości, posiadający tyle samo słodyczy co pomarańczka, a nie wymagający później od nas zostawienia jakichś nasionek w polu.